2000 pożyczyłem od rodziców, no i z takim ogromnym kapitałem rozpocząłem swoją przygodę właśnie z przedsiębiorczością. W pierwszym miesiącu udało się wygenerować 100 tysięcy złotych przychodu. Co więcej, jakby tutaj zaczęliśmy skalować ten sklep o wiele bardziej i doszliśmy do progu 1 000 000 złotych w 80 dni. W tych najlepszych miesiącach była to marża na poziomie 25-27%. Teraz myślę, że uśredniając około 20%. No taki rekordowy miesiąc, jaki udało się uzyskać, to było około 500 000 złotych przychodu, z czego zysk to było mniej więcej 190 tysięcy złotych. Tak mówię mniej więcej, bo to było przewalutowane oczywiście z dolarów. Gdy rozkręcałem ten biznes, no to większość rzeczy gdzieś tam się przepalało tych pieniędzy, no ale też były jakieś sprzedaże, więc to, co się udało sprzedać, no to oczywiście zaraz te pieniądze gdzieś tam reinwestowałem. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Od pracownika na zmywaku w Anglii do prowadzenia biznesu online w Stanach Zjednoczonych. Dawid Jakubowski jest praktykiem biznesu, który zaczynał z małym budżetem, w skład którego wchodziło raptem kilka tysięcy złotych. A dziś może pochwalić się łączną sprzedażą na poziomie 7 milionów złotych. Działa w internetowym handlu, czyli w e-commerce, oraz prowadzi kanał Ecomway, na którym udziela przydatnych porad. W dzisiejszym wywiadzie zdradzi kilka tajników swojego interesu oraz opowie o swoich początkach. Podczas przerwy wakacyjnej między liceum a studiami postanowiłem sobie po prostu pojechać, troszeczkę zarobić, odłożyć pieniążków na jakieś przyszłe wydatki czy jakieś biznesy. I pojawił się temat właśnie wyjazdu do Londynu. Miałem tam rodzinę, gdzie wiedziałem, że jakby jak pojadę, od razu będę miał tą pracę, gdzieś tam dach nad głową i będę mógł po prostu sobie troszeczkę tych pieniędzy odłożyć. Natomiast jakby sam wyjazd do Londynu, do Anglii był, można by powiedzieć, takim przypadkiem i jakby tymczasowym rozwiązaniem. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem właśnie pracę na nocne zmiany w magazynie, tam poznałem chłopaka, który powiedział mi, że studiuje w Londynie, że studiuje właśnie w Wielkiej Brytanii. I powiedział mi, że to jest takim fajny temat, można się tam dostać, nie potrzeba mieć aż tak dużo różnych papierów, wymagań, tak jak mi się kiedyś wydawało. No i postanowiłem wtedy właśnie zaaplikować na studia w Londynie. I tak się złożyło, że tak naprawdę wyjeżdżając tam na, myślę, 2-3-4 tygodnie, zostałem tam 3 lata, więc naprawdę było to dosyć ciekawy okres w moim życiu, bardzo niespodziewany. Ale z perspektywy czasu myślę, że na pewno dobra decyzja i wiele fajnych wspomnień. Studiowałeś łącząc edukację z pracą zarobkową. Pracowałeś w Londynie na zmywaku, tak, na magazynie. Czego Cię te prace nauczyły? Tak, no te prace były naprawdę bardzo różne. Tak jak wspomniałeś, było to na początku magazyn, potem faktycznie na tym zmywaku parę miesięcy miałem okazję przepracować. W ogóle taka, myślę, że najdziwniejsza w ogóle praca, jaką wtedy tam miałem, to pracowałem na stadionie Wembley, sprzedając piwo, tylko że to nie był taki zwykły bar, tylko miałem na plecach taki 20-kilogramową beczkę z piwem i po prostu ludzie przychodzili do mnie i chodziłem jakby między tymi wejściami na stadion, na koncercie i po prostu nalewałem to piwo. Jeszcze to piwo w ogóle miało tam jakieś tragiczne ciśnienie, nie dało się tego w ogóle dobrze nalewać, więc ogromny jest tam stres, nie działało to, pieniądze bardzo marne, także faktycznie no te zarobki były tam na początku bardzo słabe i ta praca była bardzo ciężka, fizyczna, na magazynach właśnie po 12 godzin, więc czego mnie ta praca nauczyła? Na pewno no, jakiegoś takiego szacunku do pieniędzy, na pewno takiej świadomości, że nic nie spada z nieba i wszystkie jakieś swoje sukcesy w życiu, czy jakieś materialne, czy niematerialne tematy, no trzeba na to po prostu zapracować, więc na pewno duża lekcja, taka też no, lekcja życia, można powiedzieć. Przy okazji zwrócę się tutaj do naszych widzów i chciałbym Was zapytać, czy może pracowaliście albo dalej pracujecie poza
granicami kraju, jakie to są branże i jak się Wam ogólnie żyje. Wiadomo, że w internecie jesteście anonimowi, a wiele osób myśli o tym, że praca za granicą to jest spełnienie jakiegoś snu, bo płacą w euro albo funtach, ale w rzeczywistości to ciężko jest faktycznie w sposób kreatywny na tym rynku funkcjonować. Przeważnie dla naszych rodaków zostają te prace fizyczne. Wiem, że to się zmienia, sam znam osoby, które pracują w chociażby bankowości czy branży prawniczej właśnie w Londynie, ale no, znam też takich, którzy wyjechali i ślad po nich zaginął. Także w ten sposób tutaj bym się odniósł do tego, co ty mówisz. Natomiast ty tam wyjechałeś, prawda, też studiować. Z czasem się okazało, że zostajesz tam 3 lata, studiujesz i właśnie twoje studia były powiązane z branżą taką specjalistyczną, bym powiedział, ale jednocześnie no, nie znałeś angielskiego na tyle, żeby rozumieć specjalistyczne słownictwo z zakresu bankowości. Co to były za studia i jak to możliwe, że bez języka angielskiego studiowałeś na londyńskim uniwersytecie? Studia były, tematyka, kierunek była to bankowość i finanse właśnie, także na pewno dosyć specjalistyczny kierunek. No, też jakby no, nie mogę powiedzieć, że jakby tego angielskiego nie było, bo jakby ja zawsze byłem osobą, która chętnie mówiła po angielsku i gdzieś tam była w stanie się porozumieć. Natomiast na pewno nie było to taki poziom native. Ja tam jak jechałem, to raczej można było powiedzieć, próbowałem się dogadać, niż mogłem mówić się płynnie. Myślę, że troszeczkę pójście takie na głęboką wodę z tymi studiami było, natomiast no, po czasie nie żałuję tego absolutnie, ponieważ jakby tutaj trzeba było dosyć dużo pracy włożyć po prostu w to, że po lekcjach, po różnych zajęciach trzeba było po prostu otworzyć książkę i nawet często z tłumaczem gdzieś tam na laptopie te tematy sobie gdzieś tam utrwalać. No i po tych 3 latach już faktycznie gdzieś tam ten poziom angielskiego o wiele był lepszy. Myślę, że wiele osób w ogóle wyjeżdża do Anglii nie znając języka angielskiego, tylko po prostu posługują się gdzieś tam, są w takich grupach ludzi, którzy po prostu mówią tylko po polsku. Natomiast no faktycznie... Co kultura to po swoim angielskim, czy posługuje się swoim angielskim, prawda? Bo to tak też, to często wygląda. Tak, no na pewno. I jakby no, trzeba było, że tak powiem, spiąć tyłek, spiąć dupę i po prostu nie poddawać się. Myślę, że po czasie faktycznie fajne wspomnienia z tego Londynu. A dlaczego postanowiłeś, przypomnij, jaki to był kierunek? Bankowość i finanse. Studiowałeś bankowość i finanse w Londynie. Dlaczego, powiedz mi, wróciłeś do kraju i tutaj założyłeś swoją działalność, a nie kontynuowałeś jakiejś ekspansji na zagraniczne rynki, chociażby pracując w korporacji, mając stabilną pracę i nie musząc tak naprawdę zdobywać się na większą kreatywność, która wiąże się z prowadzeniem własnego biznesu? Sam jakby studia, tak jak wspominałem wcześniej, to był taki dosyć spontaniczny temat. Jakby ja nie spodziewałem się, że będę właśnie studiował w Anglii i jakby nigdy nie myślałem, że będę tam w ogóle mieszkał. Więc ja traktowałem jakby sam wyjazd do Londynu jako taką powiedzmy przygodę związaną właśnie z tymi studiami i po samych studiach jakby też wiedziałem, że będę chciał wrócić do Polski. Tam też pewne tematy tutaj rodzinne sprawiły, że po prostu wolałem wrócić do Polski i po prostu stąd sobie już gdzieś tam dalej tą swoją karierę rozwijać. Natomiast ja też miałem takie zawsze duże ambicje, można powiedzieć, i dużą taką chęć do tworzenia różnych fajnych rzeczy. I studia tutaj studiami, gdzieś tam bankowość, finanse, można byłoby powiedzieć, że był to taki bezpieczna przystań, że zawsze w razie czego znajdę sobie, tak jak wspomniałeś, pracę w korporacji, jakieś tam w miarę rozsądne pieniądze dostanę na rękę i będę w stanie się utrzymać. Natomiast zawsze wiedziałem, że biorąc pod uwagę moje marzenia, to co chcę robić w życiu i jak bym chciał żyć, nie, raczej są małe szanse, że będę w stanie takie pieniądze zarabiać po prostu z pracy na etacie. Więc w momencie, kiedy wróciłem do Polski, jakby miałem te dwie opcje, tak? Albo idę gdzieś do pracy, na przykład jako jakiś analityk finansowy, czy gdzieś tam do jakiegoś banku. Powiedzmy w tamtych czasach, bo to był 2018 rok, bym dostał, no nie wiem, 4-5 tysięcy złotych na rękę. Całkiem przyjemne pieniądze, natomiast no, zdecydowanie wolałem pójść w stronę własnej działalności, tej jak to można powiedzieć, górnolotnie wolności w biznesie i jakby samemu decydować o tym, jak ta moja kariera się rozwija, co robię, kiedy robię, na jakich warunkach. Jakby to zawsze było dla mnie bardzo istotne i między innymi dlatego postanowiłem gdzieś tam zaryzykować, no tak można powiedzieć, ostatnie pieniądze, bo miałem wtedy odłożone koniec końców chyba z 2000 zł na ten biznes. 2000 pożyczyłem od rodziców, no i z takim ogromnym kapitałem rozpocząłem swoją przygodę właśnie z przedsiębiorczością.
No dobrze, ale finalnie miałeś dużo różnych branż do wyboru. Postawiłeś na e-commerce, który no, też nie jest wyborem oczywistym, jeśli mówimy o rynku amerykańskim, bo właśnie tam się zakotwiczyłeś, tam znalazłeś swoją niszę. Dlaczego postanowiłeś właśnie postawić na wspomniany rynek? To zacznijmy może od tego, dlaczego e-commerce. Bo tak naprawdę ja zawsze szukałem takiej pracy, która będzie dawała mi możliwość też pracowania z każdego miejsca na ziemi, gdzie nie będę gdzieś tam przywiązany do danego jednego konkretnego miejsca. Dlatego też między innymi poszedłem właśnie w stronę tego biznesu internetowego. Zawsze gdzieś myślałem o tym e-commerce, bo wydawał mi się to temat bardzo ciekawy. Natomiast dużym problemem, jeśli chodzi o właśnie sklepy internetowe, było to, że trzeba było się zatowarować, trzeba było mieć dużo pieniędzy na inwestycje, żeby kupić jakąś ilość towaru, często tysiące albo dziesiątki tysięcy sztuk danego produktu, co się wiązało oczywiście z ogromną inwestycją i tak naprawdę nawet nie wiedzieliśmy, czy dany produkt będzie się sprzedawał, czy będzie miał w ogóle szansę zarabiać. Więc miałem ten e-commerce zawsze z tą głowy, ale wiedziałem, że to może później, jak będę miał większy kapitał. Natomiast tutaj się wydarzyła, taki, można powiedzieć, taki przypadek, ponieważ właśnie na studiach, kiedy jakby ten głównym tematem była ta bankowość, te finanse, interesowałem się bardzo mocno też kryptowalutami, też inwestowaniem w kryptowaluty i w tego typu tematy, natomiast to były inwestowania naprawdę z bardzo małymi kwotami i edukując się również w tym temacie, kupiłem kiedyś kurs. Jakby jednym z bonusów do tego kursu właśnie był taki dodatek, można powiedzieć, e-commerce'owy, dropshippingowy, gdzie właśnie poza tymi inwestycjami w kryptowaluty były też omówione właśnie model sprzedażowy dropshipping. I ja o tym jakby bonusie, o tym kursie całkowicie zapomniałem, zajmowałem się wtedy tylko tymi kryptowalutami. Natomiast w momencie, kiedy wróciłem do Polski i jakby chciałem otworzyć ten własny biznes, zastanawiałem się, co to by mogłoby być. I jakby wtedy wróciłem do tego tematu, wróciłem do tego kursu, sprawdziłem ten model biznesowy, zacząłem się więcej na ten temat dowiadywać i faktycznie okazało się, że nie trzeba wcale otwierać sklepu internetowego, mając 100-200 tysięcy złotych kapitału. Można to zrobić z mniejszą ilością gotówki, właśnie używając tego modelu logistycznego, jakim jest dropshipping. Więc właśnie wtedy postanowiłem, że spróbuję swoich sił w tym temacie. A z racji tego, że jakby sam e-commerce jeszcze wtedy w Polsce nie był aż tak rozwinięty, jak jest teraz, no to większość tej wiedzy czerpałem raz z tego kursu, a dwa z po prostu jakichś informacji znalezionych w internecie, na YouTubie, na różnych blogach i tak dalej, gdzie wszystko było po angielsku. Więc jakby koniec końców zacząłem właśnie tworzyć ten sklep internetowy po angielsku, też z doświadczeniami po studiach miałem już większą pewność, jeśli chodzi o te rynki zagraniczne, więc stwierdziłem, dobra, no to otwieram sklep internetowy właśnie na wiele rynków na raz, na rynki angielskojęzyczne. Targetowałem różne miejsca, Europę, Kanadę, Amerykę, czy nawet Australię, czy Nową Zelandię. Natomiast koniec końców skończyło się na Ameryce z racji tego, że tam były najlepsze zwroty. Po prostu przeanalizowałem sobie te różne moje analityki, tabelki i te wszystkie mądre dane, które mi pokazywały te systemy. I faktycznie tam można było wywnioskować, że ta Ameryka najlepiej się zwracała, najwięcej można było tam zarobić. Sama Ameryka też no jakby jest ogromnym rynkiem. Mamy tam ponad 300 milionów ludzi, więc wolałem się skupić na tym jednym rynku i targetować właśnie na Amerykę, niżeli gdzieś tam się, można powiedzieć, rozwadniać na wiele różnych rynków, czy nawet działać na samej rynku polskim, ponieważ no jakby tutaj mamy tylko 40 milionów ludzi. Mhm. No tak, czyli generalnie taki wątek pragmatyczny tutaj zwyciężył i to, że powiedzmy jakoś otworzyłeś się na takie odważne decyzje pracując i też studiując w Wielkiej Brytanii, to jest dla mnie w 100% zrozumiałe, ale zastanawiam się też jeszcze nad jedną rzeczą, bo na swoim kanale prezentujesz sporo treści dotyczących właśnie rynku e-commerce'owego. Te treści często szczególną merytoryką się odznaczają od różnego typu podobnych pseudoeksperckich narracji. Prezentujesz też na tym kanale jakiś swój sposób na życie, ale on jest tylko takim dodatkiem, powiedzmy, bo raczej starasz się tutaj wnosić wartość merytoryczną. No ale przechodząc do sedna, ty na swoim kanale masz taki film, że się posłużę notatkami,
100 tysięcy złotych sprzedaży na nowym sklepie internetowym. Zysk z tego to około 27%, to już dodam od siebie. Co trzeba zrobić, żeby móc taki rezultat dowieść? Bo podejrzewam, że masz też lepsze wyniki, o których tutaj nie wspomniałem. Tak, tutaj no, ten sklep to był mój kolejny sklep, który założyłem i gdzieś tam właśnie w tym sklepie, o którym wspominałeś, w pierwszym miesiącu udało się wygenerować 100 tysięcy złotych przychodu. Co więcej, jakby tutaj zaczęliśmy skalować ten sklep o wiele bardziej i doszliśmy do progu 1 000 000 złotych w 80 dni, więc jakby tutaj no, te rekordy były pobijane tak naprawdę z dnia na dzień. I można powiedzieć, bo to był już kolejny sklep, nie był to pierwszy moja jakby tutaj styczność z tym rynkiem, więc oczywiście no, nie da się, że tak powiem, otworzyć pierwszego sklepu w życiu i robić takie wyniki. Natomiast tutaj no, dużo tego doświadczenia zebranego przez ostatnie lata właśnie na tym rynku, tak naprawdę znajomość tego, na czym należy się skupić, co jest najbardziej istotne, a co można odłożyć na późniejszy etap, no to tutaj, że tak powiem, zaaplikowałem do tego sklepu i no, udało się tak naprawdę na tą chwilę już tam przekroczyć, myślę, że jeśli dobrze pamiętam, 3-3,5 miliona złotych przychodu. Tak jak wspomniałeś, na tych najlepszych miesiącach była to marża na poziomie 25-27%. Teraz myślę, że uśredniając około 20%. A obecnie Twój zysk średni z tego typu działalności miesięcznie kształtuje się na jakim poziomie? Moi widzowie lubią konkrety, więc podejrzewam, że też tutaj chętnie usłyszą, jaka czeka ich nagroda na sam koniec, chociaż też wielu do niej no, nie dotrze, prawda? To wiele zależy od dyscypliny i samozaparcia, ale także takich predyspozycji. No taki rekordowy miesiąc, jaki udało się uzyskać, to było około 500 000 złotych przychodu, z czego zysk to było mniej więcej 190 tysięcy złotych. Tak mówię mniej więcej, bo to było przewalutowane oczywiście z dolarów. Natomiast uśredniając to, bo oczywiście nie mamy każdego miesiąca rekordowego, czasami mamy na przykład wakacje, jest ten sezon niższy, no to myślę, że około 40-50 tysięcy złotych czystego zysku to są takie kwoty, które można uzyskiwać właśnie robiąc dropshipping w Stanach Zjednoczonych. Powiedz mi proszę, jakie są trendy w tej chwili w e-commerce, na czym Ty stricte zarabiasz? No tutaj można powiedzieć, jeśli chodzi o e-commerce, to no są różne modele biznesowe, tak? Więc tutaj ciężko powiedzieć taki jednoznaczny trend, który obowiązuje. Na pewno trzeba znaleźć swoją niszę, w której się dobrze czujemy. Ja osobiście idę w stronę przykładowo tych sklepów internetowych, gdzie mam te produkty, mam kilka produktów na stronie internetowej lub często jednoproduktowe sklepy, natomiast no, też dużo osób idzie gdzieś w stronę marketplace'ów typu Allegro czy Amazon, jakby tutaj oczywiście to też jest jak najbardziej w porządku. Natomiast no, na pewno sam rynek e-commerce to jest bardzo ciekawa branża, ponieważ no, rozwija się praktycznie o kilkanaście procent z roku na rok. Więc no tutaj mamy predykcję, że w samych Stanach Zjednoczonych do 2027 roku ten rynek ma się potroić, więc no tutaj na pewno ten tort jest ogromny i mamy naprawdę bardzo fajne możliwości, żeby kawałek z tego tortu dla siebie zabrać. Ja osobiście gdzieś tam w tym moim modelu biznesowym stawiam na takie produkty, które są bardziej uniwersalne, bardziej unikalne, może bardziej bym powiedział niż uniwersalne, które robią taki, można powiedzieć, efekt wow. Nie są spotykane, często rozwiązują problemy, często docieram do jakichś bardziej zaangażowanych grup odbiorców, do hobbystycznych grup odbiorców. Czyli takie gadżety, tak? Nawet nie do końca, jakby tutaj same gadżety często są takimi produktami, które kupimy i powiedzmy będą leżały po dwóch użyciach, będą leżały w szafie. Natomiast przykład takiego produktu, który jest, rozwiązuje problem i ma właśnie taki bardzo fajny efekt unikalności, to był taki dosyć duży hit, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, to były maty do akupresury, gdzie mogliśmy się na tej macie położyć i te igiełki, które były w tej macie, gdzieś tam wbijały się właśnie w plecy i powodowały, że gdzieś tam mogliśmy się zrelaksować i jakby ten ból pleców, ból karku mijał. Więc jakby tutaj tego typu produkty, gdzie faktycznie dostawałem też feedback z rynku, że dużo osób to korzysta i jest to naprawdę przydatne urządzenie. Kolejnym na przykład takim ciekawym trendem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, są produkty typu DIY, czyli zrób to sam, które masz po prostu tutaj zestaw, w którym masz różne produkty, które masz złożyć samemu. I przykładowo takim dosyć ciekawym właśnie produktem były takie domki, można powiedzieć,
zabawkowe, ale one były bardzo takie, można powiedzieć, artystyczne, hobbystyczne. Takie domki potrafiły kosztować po 50, 70, 100 dolarów i wtedy taka osoba, która to dostawała, sobie sam taki domek składała i można było powiedzieć, gdzieś tam sobie to wystawiała w swojej gablotce. Więc jakby tutaj takich różnych trendów, różnych nisz mamy mnóstwo. Każdy właśnie musi gdzieś tam ten swój produkt znaleźć, który będzie zyskowny. Natomiast no, ten produkt jest dosyć istotny, jeśli chodzi o sam e-commerce i znalezienie tego właśnie swojego rynku. Mhm. Zgadzam się z Tobą w 100%, że trzeba też mieć doskonale pojęcie o tym, co się w danym momencie sprzedaje. A pamiętasz jakąś sytuację w swoim życiu, na której utopiłeś sporo pieniędzy, a wydawało Ci się, że realizujesz trend, który da Ci po prostu zarobić i będzie czysty zysk z tego płynął? Tak, no na pewno takie początki, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, jak to wszystko działa i w tym e-commerce no, chodziłem jak dziecko we mgle, no to wyszedłem po prostu z założenia, że skoro jest mnóstwo sklepów, które sprzedają produkty dekoracyjne do domu, no to ja też otworzę sobie taki sklep, no i dlaczego ja bym miał nie zarabiać, no, skoro jest tyle różnych sklepów typu Home U, Zara Home i tak dalej, no to w Ameryce tym bardziej to się będzie super sprzedawało. No i zacząłem gdzieś tam reklamować i poduszki, i firanki, jakieś ciekawe figurki, obrazy, zegary i no, wszelkie możliwe produkty takie dekoracyjne. Natomiast no jakby tutaj zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, jakim jest właśnie sam branding sklepu, to raz, a dwa, to, że te produkty były bardzo ogólne, bardzo dostępne tak naprawdę w każdym miejscu. Przeciętny Amerykanin czy Polak no może kupić takie poduszki czy ten wazon, można powiedzieć, w każdym sklepie, do którego pójdzie, więc tutaj przebicie się z tym produktem było bardzo trudne, biorąc pod uwagę, no, że nie wyróżnialiśmy się jakoś super, szczególnie z takim właśnie wazonem czy z jakimiś poduszkami, więc to właśnie jest jedna z takich kluczowych rzeczy, o której mówiłem wcześniej przy tym ciekawym produkcie, to jest właśnie, że ma być ten produkt unikalny z tym efektem wow, bo my będziemy chcieli te produkty reklamować najczęściej w social mediach, więc ta reklama, którą widzimy czy na Instagramie, na Facebooku, ta reklama musi przykuć uwagę, musi zobaczyć, że ta osoba, ten klient, który przegląda sobie tego Instagrama, no to on jest tam dla zabawy, chce sobie zobaczyć jakieś ciekawe treści, ładne zdjęcia z podróży czy śmieszne kłodki. Więc my musimy tą reklamą tego klienta w jakiś sposób zaciekawić i zaprosić go na naszą stronę, i żeby ten klient na tej stronie dokonał tego zakupu. Więc jakby no tutaj no zwykłe zdjęcia z poduszkami czy jakiś prosty obraz, no tutaj nie zrobi nam takiej roboty. Dlatego właśnie te produkty muszą być w jakiś sposób ciekawe i przykować uwagę. No i oczywiście też w momencie, kiedy wyślemy na stronę tego klienta, no to ta strona powinna być odpowiednio zaprojektowana. Musimy mieć odpowiednie zdjęcia, opisy produktowe. Na te rzeczy też na pewno na początku nie zwracałem takiej uwagi jak teraz. Potrafiłem gdzieś tam zrobić prosty opis, który miał 2-3 linijki, dorzucić zdjęcie często od hurtownika bez żadnych jakichś takich wizualnych zmian. No i było wielkie zaskoczenie, dlaczego nie ma sprzedaży. Więc, ile utopiłeś na tych akcesoriach domowych? O, już nie pamiętam, bo to było na samym początku, więc no to były na pewno te pierwsze moje środki, jakie miałem, więc no na pewno kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy złotych na pewno. Natomiast gdzieś tam, można powiedzieć, gdy rozkręcałem ten biznes, no to większość rzeczy gdzieś tam się przepalało tych pieniędzy, no ale też były jakieś sprzedaże, więc to, co się udało sprzedać, no to oczywiście zaraz te pieniądze gdzieś tam reinwestowałem w dalsze działania i jakby ucząc się na własnych błędach, reinwestując te jakieś swoje małe zyski i gdzieś tam się udało w końcu po jakimś czasie dojść do takich wyników, jakie są teraz. Okej, a powiedz mi, w jaki sposób szukać dostawców na tym rynku, bo zakładam też, że ty swojego magazynu nie masz i wszystko to jest produkt zewnętrzny, no ale trzeba wiedzieć, na czym się skupić i znaleźć odpowiedniego dostawcę. Jak możesz ten wątek rozwinąć? Tak, no oczywiście tutaj w modelu dropshippingowym my nie mamy swoich magazynów, także no tak naprawdę w większości skupiamy się na tym, żeby reklamować ten produkt i żeby dopuścić swoją stronę internetową, a dostawca no, zajmuje się tą wysyłką. No i tak jak wspomniałeś, no kluczowe jest to, żeby znaleźć dobrego dostawcę, dobry produkt. Ja osobiście no tutaj na samym początku zawsze używam, może wiele osób się zdziwi, ale najprostsze jest ze strony AliExpress, bo naprawdę jest tam mnóstwo producentów, dostawców, którzy mają świetne jakości produkty i można je z dosyć szybką dostawą na terenie na przykład całej Ameryki dostarczyć. Są oczywiście też inne strony typu CJ Dropshipping, czy S-Pocket, czy USA Drop.
Więc jest sporo tych stron, gdzie możemy szukać tych produktów. Oczywiście no, najważniejsze jest to, żebyśmy mogli się z takim producentem czy z danym dostawcą dobrze dogadać. Tak? Jeśli gdzieś tam napiszemy z zapytaniem ofertowym, no to na pewno wyczujemy, czy dana osoba chce z nami współpracować, jakie ma możliwości wysyłki, czy ten produkt mamy, czy możemy go w jakiś sposób modyfikować, bo faktycznie gdzieś tam te produkty potem będziemy chcieli zmieniać pod siebie, pod swoją markę, żeby jeszcze bardziej się wyróżnić na tle konkurencji, więc na pewno trzeba na to zwrócić uwagę. Oczywiście ja zawsze też polecam, żeby zamówić wiele próbek właśnie od różnych producentów, żeby sprawdzić, które produkt będzie miał najlepszą jakość, który będzie najbardziej się spisywał. Też jakby tutaj dla moich właśnie kursantów czy osoby, które gdzieś tam mnie obserwują, powtarzam, że jakby sprzedajemy tylko takie produkty, które byśmy sami chcieli kupić. Bardzo gdzieś tam jestem daleki od czegoś takiego, żeby sprzedawać jakieś właśnie tanie gadżety, które są tak naprawdę bezużyteczne, no bo to koniec końców jakby nawet ten klient do nas nie wróci, nie będziemy mieli słabą opinię i tak naprawdę ten sklep za chwileczkę nam upadnie, a w samym e-commerce właśnie powtarzalność zamówień, to, że klient zamówi jeden, drugi, trzeci, piąty raz, to tak naprawdę na tym są największe zyski, bo jeśli my pozyskamy raz klienta, a koszty pozyskania klientów na tą chwilę są bardzo wysokie, no to my możemy wyjść tak naprawdę na lekkim plusie, a jeśli ten klient będzie wracał i wracał i wracał, no to tak naprawdę tutaj się pojawiają fajne pieniądze. Mhm. No i też warto to czasami podgrzewać jakimś kodem rabatowym, tak, jakimś giftem na święta, czy z okazji urodzin pewnie też coś takiego stosujesz. Mhm. Natomiast to są patenty, więcej wiedzy znaleźć pewnie część z Was będzie mogła w kursie mojego dzisiejszego gościa, który ile liczy godzin w sumie? Na tą chwilę będzie to prawie 30 godzin materiałów, plus jeszcze bonusy, także masa wiedzy, jeśli chodzi właśnie o sam rynek e-commerce. No i nie ma tam specjalnie lania wody, albo przynajmniej do tych rozdziałów jeszcze nie doszedłem, więc to jest też ciekawostka, że choćby kwestie podatkowe w kontekście prowadzenia działalności tego typu tutaj masz rozszyfrowane i stargetowane właśnie na e-commerce, co jest cenne, bo pozwala uniknąć jakiegoś typu problemów ze strony organów typu Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych na tym amerykańskim poletku, bo tam system jest zupełnie, zupełnie inny, ale jakąś analogię chciałem tutaj wysnuć. Co tytułem podsumowania mógłbyś naszym widzom powiedzieć? Oczywiście wszystko podlinkowaliśmy w opisie filmu, robiąc też przekierowanie na kanał mojego dzisiejszego gościa. No tak, tutaj ten kurs, o którym wspomniałeś, no to jakby ja go tworzyłem, można powiedzieć, dla siebie sprzed 4 lat. Jakby całą moją wiedzę, którą gdzieś tam udało mi się zdobyć na przestrzeni tych kilku lat w e-commerce, chciałem po prostu przedstawić w taki w miarę prosty sposób, żeby, można powiedzieć, krok po kroku od A do Z, od modułów takich jak samo podejście do biznesu, taki mindset, jak wygląda prowadzenie działalności, czy poszukanie produktów, tworzenie sklepu, aż tak jak wspomniałeś właśnie po te tematy prawno-podatkowe, no to ja oczywiście tutaj nie jestem księgowym czy prawnikiem, natomiast to z takiego praktycznego punktu widzenia, jak ja pewne tematy robię, jak to wszystko wygląda. Tutaj ten rynek amerykański też właśnie, no, na przykład mamy te podatki stanowe, które trochę inaczej wyglądają niż tutaj u nas w Europie, więc no, tego typu tematy są oczywiście omówione dokładnie. Ile w USA płaci się podatków od sprzedanego dobra? Jak to wygląda? Mamy tutaj, no, każdy stan ma swoje tak naprawdę regulacje, więc w momencie, kiedy wyjdziemy w danym stanie na jakiś tak zwany nexus i będziemy musieli się do niego zarejestrować, no to wtedy pojawiają się jakieś często kilka, maksymalnie kilkanaście procent podatku, które jest po prostu doliczane już jakby do tej kwoty tego produktu, co jest troszeczkę lepszym rozwiązaniem według mnie niż na przykład jest w Europie, ponieważ tam się podaje cenę netto i jakby produkt, który sprzedajemy, jest w cenie netto, a ten podatek jest po prostu dodatkowo pobierany. Natomiast u nas w Polsce często podaje się ceny, no, jednak brutto dla tego konsumenta i no, ten VAT, który potem trzeba odliczyć, no to jednak jest pobierany często z naszej marży. Mhm. No to w formie ciekawostki pytałem, żebyśmy też mieli jakieś porównanie do tego polskiego rynku. No cóż, kolejna ciekawa lekcja przedsiębiorczości płynąca bezpośrednio od młodego człowieka, który już od kilku lat prężnie działa. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście zgłębili inne materiały tematyczne, które też dotyczą e-commerce'u na kanale mojego gościa, jak i te biznesowe, które znajdziecie na moim.
No i cóż, życzę Wam powodzenia w biznesie. Pamiętajcie, żeby napisać o tym, o co pytałem Was na samym starcie odcinka, czy pracujecie, czy pracowaliście za granicą, jakie wnioski z tej pracy płyną. No i do zobaczenia za kilka dni na drodze, mam nadzieję, że bardziej słonecznej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.